Arkadiusz Kędziora, sportywalki.org. Jesteśmy na gali FEN 12 we Wrocławiu. Ze mną Roman Szymański. Witam Cię serdecznie. Witam, cześć. Chciałbym, żebyś tak ocenił okiem może eksperta. Jak Ci się podobają dotychczasowe walki? Walki są super, wiadomo, niektóre były słabsze, niektóre lepsze, ale generalnie fajny poziom, kilka niespodzianek. Może nie tyle niespodzianek, ale co zaskoczeń jakby, no bo walka była powiedzmy jedna na jedną korzyść rozgrywana, zakończyła się na drugą, jak to w tym sporcie bywa, także fajnie, fajnie. No właśnie, taka walka była przed chwilą, Przemysław Miesiala pokonał poprzez duszenie Marcina Ząbka. Jak to z Twojej perspektywy wyglądało, kto wygrywał tą walkę? Moim zdaniem Ząbek wygrywał, tam z tego co usłyszałem gdzieś z boku na kartach punktowych przegrywał. Ja widziałem tak walkę, że wygrywał. Z Twojej perspektywy wyglądało to tak, że mógł to jednak przetrzymać? Jak Ty byś się zachował w takiej sytuacji? Tak, ja bym przetrzymał zdecydowanie. Mi się wydaje, że mógł przetrzymać trochę, nie wiem, za pewnie czy za otwarcie zawalczył. Też nie jestem w stanie opisać sytuacji dokładnie, bo nie było mnie tam w środku. Wiadomo, on to najlepiej będzie mógł opisać, ale wydaje mi się, że bardziej mógł się zbunkrować. Jeśli chodzi o Twoją osobę, kiedy Ciebie będziemy mogli zobaczyć w klatkolingu, niekoniecznie FEN-u, może masz jakieś inne plany za granicą? Nie, jak najbardziej obrona pasa, myślę, że Summer Edition, nie mamy jeszcze nic załatwione, ale myślę, że tak, chciałbym bardzo i myślę, że to się uda. Kto Twoim zdaniem zasłużył na walkę z Tobą? Na walkę ze mną, kto zasłużył? Nie wiem, nie mnie to oceniać, nie? Generalnie ja jestem zawodnikiem, walczę, kogo dadzą tutaj włodarze FEN. To podejmę rękawice, będę walczył. Tak samo jak od początku brałem ciężkich przeciwników, nikogo nie wybierałem, nie przebierałem, kogo dawali, tego brałem. Mimo to, że byłem stawiany na straconą pozycję, brałem, wygrywałem, jest pas i teraz też kogo dadzą, to będę walczył, ale nie ukrywam, że chciałbym, żeby to był jakiś zagraniczny przeciwnik, żeby nowych doświadczeń nabrać. Dobrze, w takim razie dziękuję Ci, dłużej Cię nie zatrzymuję. Dzięki. Dziękuję bardzo.